NBA draft. The dream comes true. Welcome to the 1987 NBA draft. Nowy Jork, rok 1987, draft NBA. Smakowitym kąskiem dla wybierających z pierwszym numerem San Antonio Spurs jest środkowy David Robinson. San Antonio has gambled on taking this player. There's no question about it because ensign David Robinson. Legenda rozgrywek uniwersyteckich, której rekordy ligi w liczbie i średniej bloków są długo nie do pobicia, zostanie także legendą Spurs i zagra dla tej organizacji przez 14 lat, zdobywając dwa mistrzostwa czy jedną indywidualną nagrodę MVP. Z piątym numerem przez Seattle Supersonics wybrany jest Scottie Pippen, wytradowany później do Chicago. Nie muszę chyba mówić, jak dobrą decyzję podjęły byki, ściągając go do siebie. Z szóstką przez Sacramento Kings wybrany jest Kenny Smith, a z dziesiątką ponownie przez Chicago Bulls Horace Grant. Aż w końcu z numerem 11 wybierała Indiana Pacers. Pacer team representatives here in New York talking to the folks back in Indianapolis about who they'll select. We mentioned that there's a lot of pressure from fans to get the All-American from Indiana, Steve Alford, although the Pacers have indicated he probably won't be certainly their first pick. One of the very talented youngsters remaining in the draft right now who had a tremendous senior season at UCLA and a lot of people project as a potential star in the NBA is Reggie Miller. We have a live hookup in Riverside, California at the Miller household. There's Saul and Connie on the right and left, the mother and father of Reggie. Reggie and the middle, of course, his sister Tammy sitting on the floor, and on the left, Cheryl Miller. First of all, what are your Indiana Pacers select Reggie Miller of UCLA? Well, we'll call that timely. Woo, that called me back. It's great. Rookie of the year, Chuck Persons, Coach Ramsey, and class organization. I would just like to come in and play hard. It's like Kenny Smith and everyone else said before, it's just a pleasure to be picked and to go, so I'm happy right now. Reginald Wayne Miller urodził się 24 sierpnia 1965 roku w Riverside w stanie Kalifornia. Pochodzi ze sportowej rodziny. Brat Darrell był łapaczem w drużynie Los Angeles Angels. Pierwsza siostra Tammy grała w siatkówkę w NCAA, druga Cheryl w koszykówkę i to z dużymi sukcesami. Jednym z nich złoty medal w barwach reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku. Cheryl jest o rok starsza od Reggie'ego i to ona zaszczepiła w nim miłość do koszykówki. Cheryl Miller plays the game like no other woman has ever played it, like a man. That's the way she learned the game, with her two brothers in the backyard, back in Riverside, California. Cheryl was the king of the block, and that was over the guys and the girls. She jumped the highest, she played the hardest, and she hit the hardest. Czasy dzieciństwa były bardzo trudne dla przyszłej gwiazdy NBA. Reggie Miller przyszedł na świat z defektem bioder. Lekarze powiedzieli rodzicom, że ich dziecko może nigdy nie chodzić. Przez pierwsze 4 lata życia Reg poruszał się na wózku, potem o kulach. Jego nogi trzeba było wzmacniać przy pomocy protez ortopedycznych. He could barely get around. And he certainly couldn't run. And he certainly couldn't jump. He would try to move around, but wasn't very mobile and I would always heard my mom and dad say, man, if he's just able to just walk, it's a miracle. Problemy fizyczne stanowiły ogromny ciężar psychiczny dla Reggie'ego i to nie tylko w dzieciństwie. W czasach, gdy grał on już w koszykówkę na poziomie amatorskim, musiał dalej pracować nad wieloma aspektami. Rywale zwracali uwagę na to grając przeciwko Millerowi, a co niektórzy szydzili z jego filigranowej postury. Watching from the kitchen window with your mom, you're not having the opportunity to go out there because you're wearing braces. It was tough. Reggie miał na to jednak jeden sposób. Trafnie to określił były prezydent Indiana Pacers, Donnie Walsh. Widziałeś go na parkiecie. Przy tak filigranowej posturze on musiał być taki. Nie był w stanie postawić się rywalowi fizycznie. Trash talk był jego sposobem, by przetrwać w NBA. Nie wyniósł tego znikąd. Jak wspominają Cheryl i Reggie Millerowie, ich młodzieńcze pojedynki na boisku często kończyły się bójkami. Trash talk był sposobem na zdekoncentrowanie i sprowokowanie przeciwnika. I was physically bigger and better than him. So every time that he would come in the middle, I would send it back. I would kill him. I love killing Reggie. Always getting your shot blocked. Always losing to your sister. And he would just talk. Non-stop talk. Always, never shut up. Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo Reggie Miller był szczególnie znany z werbalnych gierek.
Młody Reggie idzie na Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, uczelnię z ogromnymi koszykarskimi tradycjami. Przed dołączeniem Millera miała ona w gablocie już 10 tytułów mistrzowskich, które zdobyła w latach 1964-75. Przyczynili się do tego m.in. Gale Goodrich, Bill Walton czy Lew Alcindor, znany powszechnie jako Karim Abdul-Jabbar. Po zakończeniu trenerskiej kariery przez Johna Woodena w 1975 roku, pomnikowej postaci, która poprowadziła UCLA do 10 tytułów NCAA, klub poszukiwał godnego następcy. W ciągu następnych 8 lat college poprowadzi 4 trenerów. Zatem w 1983 roku Reggie Miller wchodzi do drużyny, która jest naprawdę głodna powrotu na szczyt. My heart was set on going to UCLA. Every kid in California wants to go to UCLA, but I had to wait until they came knocking. Reggie mocno identyfikuje się z Kalifornią. Lata 80. w NBA należały szczególnie do grających Los Angeles Lakers z Magiciem Johnsonem, Karimem Abdul-Jabbarem, Byronem Scottem czy Jamesem Worthym. W końcu studenci z UCLA uczestniczyli w kampach organizowanych przez wielkie gwiazdy basketu. I've never seen a guy work as hard as Reggie Miller. I'm talking about every day. Zespół trenuje Larry Fermer, legenda uczelni jako zawodnik. W pierwszym roku Miller gra w 28 spotkaniach, notując 4,6 punkta, 1,5 zbiórki i około 1 asysty na mecz. UCLA zajmuje ostatecznie 4 miejsce. Przed następnym sezonem trenerem zostaje Magdi Abdul-Rahman, wcześniej znany jako Walter Hazard, także wielka legenda UCLA z lat 60. Już w jego pierwszym sezonie Reggie staje się czołową postacią zespołu. Wygrywa National Invitation Tournament, czyli zawody wewnętrzne dla drużyn, które nie załapały się do turnieju finałowego March Madness. Odbiera także statuetkę najbardziej wartościowego zawodnika zawodów NIT. I was first known as Cheryl Miller's brother and I have had to overcome that, but I think now people are about ready to see who the real Reggie Miller is. Oh, nice hesitation. Move by Reggie Miller. Cheryl can do that also. He learned that from Cheryl. I know he learned that from Cheryl. W 1985 roku rozpoczyna swój pierwszy seniorski sezon. Dwa lata później UCLA wygrywa turniej konferencji Pacific Ten, a Miller jest jego najlepszym strzelcem oraz MVP. Bruins potem odpadają jednak w drugiej rundzie turnieju finałowego. W całym sezonie 86-87 Reggie Miller rzuca średnio 22,3 punkta i zaliczza 5,4 zbiórek na mecz. Staje się jednym z kilkunastu ciekawych prospektów do draftu w 1987 roku. Kończy karierę uniwersytecką jako drugi najlepszy strzelec po Karimie Abdul-Jabbarze. Do Millera do tej pory należą rekordy uczelni, takie jak najwyższa średnia punktowa w jednym sezonie, czy największa liczba punktów w jednym sezonie. Pozostając jeszcze przy rekordach, tak wygląda obecna tabela największej liczby punktów w historii Uniwersytetu Kalifornijskiego. Karima Abdul-Jabbara przeskoczył Don McLean, a identyczną liczbę co Reggie Miller w 2003 roku uzyskał Jason Capono. I tak wracamy do draftu NBA z 1987 roku. Z 11 numerem wybrany przez Indiana Pacers jest Reggie Miller, koszykarz, który przeszedł drogę od kaleki do zawodowego koszykarza. Stan Indiana, podobnie jak Kalifornia, Nowy Jork czy Massachusetts, jest ściśle powiązany z basketem. Dyskusja o tym, które miasto jest stolicą koszykówki, praktycznie nie ma i prawdopodobnie nie będzie mieć końca. Zwolennicy Indiany argumentują to przede wszystkim tradycją i sukcesami z przeszłości, a są to mistrzostwa Indiana Pacers w ABA w 1970, 72 i 73 roku za kadencji trenera Williama Roberta Lenarda, a także trzy mistrzostwa NCAA drużyny uniwersyteckiej Indiany Hoosiers, którą prowadził legendarny Bobby Knight. Uznawany za jednego z czołowych trenerów w historii koszykówki. U niego nauki trenerskie pobierali Jim Boeheim czy Mike Krzyżewski. Bill Simmons, ceniony dziennikarz i podcaster sportowy, nazwał Knighta koszykarskim Jezusem. Napisał to w Wielkiej Księdze Koszykówki. Znajdziemy tam także opinię autora, że siedzibą The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame powinna być Indianapolis, a nie Springfield w stanie Massachusetts. Indiana to koszykarska stolica świata. Takie stanowisko mogło czytelników trochę zdziwić, ponieważ Bill Simmons pochodzi z Massachusetts i nigdy nie ukrywał swojej miłości do Boston Celtics. Jednak warto mieć na uwadze, że legenda Celtów, Larry Bird, pochodzi właśnie z Indiany. W latach 80. powstaje też ikoniczny film pod tytułem Hoosiers, w Polsce znany jako Mistrzowski Rzut. Premiera miała miejsce w listopadzie 1986 roku.
Nastroje po wyborze Reggie'ego Millera są różne. Fani Indiany początkowo chcieli, by włodarze wybrali Steve'a Alforda, rozgrywającego Hoosiers, z którymi w 1987 roku wygrał rozgrywki NCAA i przede wszystkim chłopaka z Indiany. Alford z dopiero 26 numerem trafia do Dallas Mavericks. Początkowo czuć niezadowolenie. We were talking about a real local hero who at that time was being compared to Larry Bird and people like that. And so when we took Reggie Miller, that was a, you know, that was a shock to the system of a lot of people here. Opening the paper and say, Reggie who? Alford dismayed, booing. I was like, oh God. Great. I'm on the road again. To wszystko, o czym mówię, jest bardzo ważne, abyście postarali się zrozumieć, do jakiego stanu przyjechał i do jakiego zespołu w 1987 roku dołącza Reggie Miller. Organizacja Indiana Pacers dołączyła do NBA w 1976 roku. Przez 11 lat, do momentu wydraftowania młodej gwiazdy z UCLA, zespół tylko dwukrotnie zakwalifikował się do playoffów, z których i tak za każdym razem odpadał w pierwszej rundzie. Głównie przez niezbyt trafione wybory w draftach od 1976 roku. Szybka analiza wyborów Indiany. W 1978 roku Pacers wybierają centra Ricka Robeya. Jeden sezon w Indianie, potem przenosiny do Boston Celtics, z którym wygrał NBA w 81 roku. 79 rok, Daddy Bradley, dwa sezony w Indianie. Miejsce w drugiej drużynie obrońców sezonu 80-81. Po tych rozgrywkach już tylko podróżował po kilku organizacjach. W 81 roku jest już lepiej, bo do Indiany dołącza Herb Williams, czołowa postać drużyny przez kolejne 8 lat, ale niestety Peck wraca. W 82 roku z 8 numerem wybrany jest Clark Kellogg, który po 4 latach zakończył karierę przez chroniczne kontuzje obu kolan. Rok później z drugim pikiem Steve Stipanowicz, podstawowy center, ale po 5 latach skończył karierę przez ciągłe kontuzje lewego kolana. Dobra, koniec śmieszków. Wybór Stipanowicza był jednak prologiem do tego, że Indiana zaczyna kompletować skład, który co prawda nie wiadomo, czy da choćby playoffy, ale chociaż będzie kim grać. W 1984 roku do drużyny dołącza rozgrywający Vern Fleming. 11 lat w Pacers, 816 spotkań, zdecydowanie na plus. Rok później z drugim numerem Wayman Tisdale. 4 lata w Pacers, solidny rezerwowy, aspirujący do pierwszej piątki. No i w końcu 86 rok, 4 pick Chuck Person. 6 lat w Pacers, Rookie of the Year 87 roku. Playoffy w tym samym roku, w których Indiana odpadła z Atlantą Hawks w pierwszej rundzie. No i w ten oto sposób możemy już sobie ułożyć pierwszą piątkę sezonu 87-88. Ekipę prowadzi Jack Ramsey, doświadczony szkoleniowiec, który od 1968 roku trenował takie kluby jak Philadelphia 76ers, Buffalo Braves czy przede wszystkim Portland Trail Blazers, z którymi zdobywał mistrzostwo w 1977 roku. Po sezonie 86-87, w którym Indiana dotarła do playoffów, organizacja miała nadzieję na przynajmniej powtórzenie rezultatu. Reggie Miller w pierwszym sezonie gra w 82 spotkaniach, z czego raz w pierwszej piątce, notując statystyki na poziomie 10 punktów, ponad 2 zbiórek oraz 1,6 asysty na mecz. Debiutuje już w pierwszej kolejce w spotkaniu z Philadelphia 76ers. W 26 minut zdobywa 10 punktów. Debiuty się pamięta. Nic dziwnego, że przeciwko Charlesowi Barkleyowi i ale już w kwietniu, w 4 meczu, gdy Indiana walczy do samego końca o miejsce w playoffach, Reggie rzuca 31 punktów w 25 minut. Drużyna zajmuje jednak ostatnie miejsce w dywizji centralnej. Następny sezon w wykonaniu Indiany jest jeszcze gorszy. Co prawda Donnie Walsh korzysta z wysokiego piku w drafcie i ściąga prawdziwego holenderskiego olbrzyma Ricka Smitha na pozycję centra. Jednak Indiana Pacers notuje jeden z najgorszych sezonów w historii, legitymując się bilansem 28 zwycięstw i 54 porażek. Przez cały sezon drużynę poprowadzi aż 4 trenerów. Do końca rozgrywek schedę przejmuje Dick Versace. It's gonna be rough. It's gonna be tough. It's gonna be intense. It's gonna be powerful. Yeah, it's gonna be rough, tough, intense, and powerful. But most of all, it's gonna be fun. For you.
Dla Indiana Pacers sezon 88-89 jest jednak początkiem przełomu, który bardzo pomaga klubowi w kolejnych latach stać się regularnym bywalcem playoffów. Po pierwsze dlatego, że Reggie Miller od początku jest pierwszym wyborem trenerów na pozycję rzucającego obrońcy. Po drugie, zimą Indiana dogaduje się z Detroit Pistons i Dallas Mavericks na wymianę. John Long, niezadowolony ze swojej degradacji względem młodego Millera, zostaje zwolniony. Weteran Herb Williams jest wymieniony za Niemca Detlefa Schrempfa i drugorundowy pik w drafcie 1990 roku. Ten wybór to niby takie nic, ale dzięki temu do Pacers trafi Antonio Davis. Za Waymana Tisdale'a do ekipy trafia m.in. LaSalle Thompson, mający być wsparciem dla Ricka Smitha pod koszem. Na przełomie lat 80. i 90. NBA dociera do coraz szerszej, nie tylko amerykańskiej, ale także światowej publiki. Reggie Miller i jego zwiększająca się rola w zespole Pacers nie uchodzi uwadze kibiców, innych zawodników, także trenerów. W 1990 roku Reg pierwszy raz zostaje wybrany do meczu gwiazd, do drużyny konferencji wschodniej prowadzone przez Chucka Deliego. W składzie są m.in. Michael Jordan, Larry Bird, Isaiah Thomas, ale i również debiutanci Scottie Pippen i Dennis Rodman. Gwiazda Indiany gra 14 minut i rzuca 4 punkty. Wschód pokonał zachód 130-113. I'm here with Reggie Miller and Super Dave Osborne to compare the Nike Air Flight Lite with the Super Dave Rocket Shoe. Good luck, Roger. It's Reggie. Well, with my launch ramp, my rocket shoe, it's no contest. Hit the ramp and rocket 22 feet in the air. Here we go. I'm gonna hit the ramp. I missed it. Help me, Roger. It's Reggie. Indiana Pacers pokazuje na wschodzie, że inne organizacje muszą zacząć się z nimi liczyć. Przez 4 następne sezony zespół wygrywa średnio połowę spotkań, co przy ogromnym potencjale konferencji, w której występuje także Chicago, Philadelphia, Detroit, Boston czy Nowy Jork, jest dobrym wynikiem. Po 25 meczach sezonu 1990-91 Dicka Versace'a na stanowisku trenera zastępuje Bob Hill, który ma decydujący głos w następnym drafcie przy wyborze studenta Clemson Tigers, Dale'a Davisa. Od 1992 roku na barkach Reggie'ego Millera spoczął jeszcze większy ciężar zdobywania punktów. Klub oddaje do Minnesota Timberwolves Chucka Persona, ale w jego miejsce ściąga Pua Richardsona, byłego kolegę Reggie'ego z czasów gry na Uniwersytecie Kalifornijskim. Koledzy z czasów studiów mają stworzyć duet rozgrywających, który da finały konferencji wschodniej. Now this, Clark, may be one of those ones that I know Slick was talking about and I know you get concerned about, but Reggie Miller has hit now 52, and that ties the Pacers' all-time franchise record. Because he's the guy that's seeking to be the go-to guy for these Hornets. Reggie Miller with another three-pointer. 57 points on 16 of 29 from the floor, 4 of 11 three-point land, 21 of 23 free throws, 5 rebounds, 8 assists, and a steal. I just wanted to get into the offense early, and I missed some easy shots early, and I thought it was going to be a rough night, and then I came back and hit 4 or 5 in a row, and then I started to feel good. And what I really did is wanted to get out on the break and try to get some easy ones, and Pooh was doing a good job of getting me the ball out ahead, and I converted them. I wanted to be more aggressive going into the hole, try to get to the foul line, and w sumie Miller gra we wszystkich meczach od 1989 do 93 roku, rzucając średnio 22 punkty i notując ponad 3 zbiórki i asysty na mecz. Przez te lata Bobowi Hillowi i jego drużynie nie udaje się przeskoczyć pułapu pierwszej rundy playoffs. Odpadali kolejno z Detroit Pistons, dwukrotnie z rzędu z Boston Celtics i w 93 roku z New York Knicks. Przeciwko temu ostatniemu rywalowi Miller notuje średnie liczby na poziomie 31,5 punkta, około 3 zbiórki i asyst na mecz. Nie powstrzymało to jednak Patryka Ewinga i Antonego Masona, którzy rozprawili się z Indianą w 4 meczach.
Na początku sezonu 9-3-9-4 zespół przejmuje Larry Brown, czołowy trener NCAA w latach 80. NBA, jednak prowadząc San Antonio czy LA Clippers, nigdy drużyną Browna nie udało się dotrzeć do finałów konferencji. Organizacja skupia się na rozbudowie składu, który ma wykorzystać odejście Michaela Jordana z Chicago Bulls. Pacers chcą walczyć o mistrzostwo. W trakcie rozgrywek Donnie Walsh decyduje o wymianie jednego z najlepszych Europejczyków w historii, Detlefa Schrempfa, na Derricka McKaya. Dodatkowo Reggie'ego Millera na pozycji rzucającego obrońcy ma wspierać doświadczony Byron Scott. Reggie Miller osiąga szczyt formy, dołącza do wąskiego grona klubu 50-40-90, zawodników, którzy zakończą sezon regularny z ponad 50% skutecznością rzutów za 2, 40% za 3 i 90% z rzutów osobistych. Indiana zajmuje piąte miejsce na wschodzie i w playoffach trafia na Orlando Magic. Pomimo, że to młody zespół Briana Hilla mają w tej serii przewagę parkietu, to ostatecznie jednak minimalnie przegrywa on dwa pierwsze spotkania w Orlando Arena. W trzecim spotkaniu, w Market Square Arena, Reggie Miller i spółka nie pozostawili złudzeń. Przewaga własnej hali nie pomaga także Atlancie Hawks, zwycięzcom sezonu regularnego, którzy przegrali półfinały po 6 meczach. W finale Indiana miała zmierzyć się z New York Knicks.